zakresie zmiany granic okręgów wyborczych w ten sposób, że w załączniku do uchwały okręg wyborczy nr 1 obejmuje część sołectwa Widuchowa, Lubiczyn, Widuchowa Stacja, Widuchowa ulice Podgórna, na Skarpie, Grunwaldzka od numeru 1 do numeru 18, Spokojna 3 Maja. Okręg wyborczy nr 9 obejmuje część sołectwa Lubicz, Lubicz od numeru 54 do końca, sołectwo Wolkowice. Okręg wyborczy nr 11 obejmuje sołectwo Marwice, sołectwo Pacholetka, sołectwo Żarnówek. Dobrze. Dziękuję, panie radny. Proszę. Bo czy na komisji tak jest, czy teraz zapomnieliśmy właśnie jeszcze chciałbym, zanim zagłosuję, bądź nie zagłosuję, chciałbym się spytać, bo mieliśmy koleżankę radną Mazar, która no sołectwo Marwice, Pacholeta, tutaj Czerwówko, też jest jakby zmiany ich dotyczą, tak? Więc chciałbym się spytać koleżanki radnej, jak to, że Marwice były samymi Pacholetami, a Czarnówek był odłączony, jak to Marwice koleżanki radnej było odbierane. Porozmawialiśmy rzeczywiście z przewodniczącym tutaj o Wolkowicach, o Lubiczu, a zapomnieliśmy o Czarnówku, zapomnieliśmy, że to też dotyczy Marwic Pacholet. I Czarnówka. I Czarnówka. Więc zanim byśmy przeszli do głosowania, to chciałbym prosić po prostu tutaj zabranie głosu koleżanki radnej, chyba że no, będziemy po prostu głosować. Ja powiem tak, że trudno mi powiedzieć, jak było, kiedy były połączone Marwice właśnie tylko z Pacholetami, bo wtedy nie byłam radną. A w tej chwili no, utrzymuję kontakt z sołtysami i też by trzeba było mieszkańców zapytać o to zdanie, co oni mają do powiedzenia, bo... Ja z Czarnówkiem rozmawiałam. Ale to pani też nie zna. Ja z Czarnówkiem rozmawiałam. Tylko tak dużo mówisz. Proszę bardzo. Rozmawiałam się z sołtysem, oczywiście nie z Wolkowic, tylko z Lubicza. I powiedział, że nie ma kompletnie wiedzy na temat mieszkańców Lubicza, którzy by chcieli, żeby Wolkowice głosowali w Lubicu. Dobrze. Proszę państwa, w takim razie przystępujemy do głosowania wniosku poprawki radnego Pomykały. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki, bardzo proszę o podniesienie ręki. 5 radnych. Kto z państwa jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Nie. Czyli 5 głosami na się pomoc potrzebuje. 5 głosami za, 0 sprzeciwu, 0 wstrzymujących. I nie uczestnictwie w głosowaniu 5 radnych. Przyjęliśmy. Nie ma kworum. Właśnie, na razie nie było kworum. Nie jest, więc. Nie było kworum. Zgodnie z listą obecności. Ale nie ma udziału. Kworum jest, ale jak radny nie bierze udziału. Po prostu spektakl. Nie, to nie o to chodzi. Szanowni państwo, super, dziękuję za takie wyrozumienie. Robię przerwę do następnego czwartku. Przerywam sesję do następnego czwartku do godziny 9. Dziękuję już. Niesmak? Zawód? Ja się po prostu dziwię. Radę Pomykała. Dziwię się państwu, którzy zagłosowali. Ja, drodzy państwo, przedstawiłam państwu projekt uchwały z uzasadnieniem przeliczeniem kręgów. To wszystko było u komisarza wyborczego. To jest zaopiniowane postępowanie. Drodzy państwo, jak państwo chcecie wprowadzić te zmiany? Państwo przegłosowaliście ten wniosek. Czy kolega Pomykała jest w stanie przeliczyć to? Czy państwo, panie radny, ja bardzo proszę państwa, żebyście słuchali, bo za chwilę będziecie głosować. Czy państwo będziecie głosować, ufając radnemu Pomykała, że wie, że te okręgi się teraz, jakie są współczynniki po zmianie?
To jest uzasadnienie, to jest integralna część. Zaopiniował to komisarz. Czy pan teraz wyjdzie, zmieniając mój projekt uchwały i zadzwoni do komisarza wyborczego, żeby to zaopiniował? Drodzy państwo, co wyście zrobili? Ja państwa pytam, co wyście zrobili? Przegłosowaliście wniosek, żeby zmienić uchwałę, która była zaopiniowana przez komisarza wyborczego. Była z pełnym uzasadnieniem wyliczeń. Ja się pytam, radny Pomykała. Panie radny, jeśli pan zmieniał okręg dziewiąty? Dziewiąty, tak? Pierwszy. Dziewiąty. Proszę mi powiedzieć, jaka jest norma w tej chwili. Wyliczył pan? To jest integralna część, to jest uzasadnienie uchwały. Pan bardzo dużo odwagi w sobie, panie radny. Bardzo dużo. I wszyscy państwo, którzy zagłosowaliście za. A gdzie opinia komisarza? Jaka będzie? A zgadza się norma, czy się nie zgadza? A jak będzie 1,6? A jak będzie za dużo albo za mało? Brawo, drodzy państwo. Brawo. Proszę, panie radny. Panie Wójcie, uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 5 lutego daje Radzie taką tutaj możliwość, że może się nie zgodzić z uchwałą pani Wójcie. Ja z tego skorzystałem, ja się z tym nie zgadzam. Ale proszę w tej chwili uzasadnić, czy jest to właściwe, czy nie. Pan nie wie. Ja się pana pytam, proszę mi podać normę, czy to się mieści w normie. Proszę, proszę okręgi mi w tej chwili określić. I określić tym, którzy będą głosować. Proszę pana, czy pan wie, czy pan spełnia normę, czy nie? Komisarz wyborczy nam to sprawdził. Pan sprawdził? Pan umie to sam wyliczyć? Panie Sebastianie, może potrzeba przerwy. To bardzo panie proszę. Rozmawialiśmy na komisji z panem sekretarzem. To pan sekretarz stojnego nam mówi. Tak? Tak. To proszę, może pan sekretarz państwu powie. Jeszcze raz. Proszę pani. Pytaliśmy się. Czy stary wykaz starych okręgów wyborczych spełnia normy nowej ustawy w prawie wyborczym? Pan powiedział, że nie ma najmniejszych problemów. Powiedziałem, że przepraszam, powiedziałem, że okręgi ustalone tak jak do tej pory, czyli obowiązujący podział, spełnia normy. On je spełnia od dnia podjęcia uchwały w 2012 roku, bo do tej uchwały jest w załączniku norma przedstawicielstwa, która została przyjęta zgodnie z tą normą, no to jak najbardziej spełnia te wymogi dotyczące normy przedstawicielstwa. Tutaj z tyłu, no jest to na BIP-ie, ja to z BIP-u drukowałem, integralną częścią tej uchwały jest wyliczenie dla 15 okręgów, jaka jest norma przedstawicielstwa. I okręgi, które są, w tej chwili spełniają tę normę, bo dalej obowiązują. Ale ustalane w 2012. Tak, a teraz pani wyliczyła dla nowego podziału. Ma pan nowe dane właśnie dziś. Jeśli pan ustala nowe, to musi pan mieć normę na dzień dzisiejszy, a nie na normę. 1 grudnia. Do 1 kwietnia. Do 1 kwietnia jest, że gmina musi. Tak? Tak, tak. Ta rada ma do 1 kwietnia. No właśnie. No właśnie. Mamy dzisiaj lutego. I? Radny Mówicki coś. Pan głosował, poddał wniosek, proszę pana. Bardzo proszę, panie radny. W ogóle nie wiem, czy pan jest specjalny. Możecie mikrofon? Przepraszam. Panie radny Sebastianie Pomykała, to nie jest forma starej uchwały. Pan popełnił błąd, pan się nie doczytał, pan nie wiem, nie widział. Grunwaldzka miała inną numerację. Tutaj jeszcze numeracja grunwaldzkiej jest zróżnicowana do tej uchwały, która była wcześniej. Dlatego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to będzie spełniało normę, czy nie. Bo tamta, tak jak pan się pytał pana sekretarza, czy stara spełnia, spełnia. Ale pan zrobił w ogóle nowe. To nie jest stara. Nie, bo pan nie zmienił Grunwaldzkiej. Numeracja Grunwaldzkiej się nie zgadza. Ilość mieszkańców też się nie zgadza. Proszę sobie sprawdzić starej uchwały. Poprzednie uchwały było do numeru 30. A teraz ma pan 18, to jest dużo więcej, to są wszystkie bloki. I pan to przygotował? I pan to głosował? Panie radny. Proszę przerwę. 10 minut. Dobrze. Przerwę.